Dobry wieczór wszystkim. Witam na kolejnej odsłonie Vampira Maskarady. Jestem Rudy z RNG. I zobaczymy, co wydarzy się teraz. Skończyliśmy w momencie, kiedy wchodzicie do klubu motocyklowego Płonące Koło. Kiedy wchodzicie do środka, waszym oczom ukazuje się dosyć ciemny, oświetlony neonami klub, w którym bawią się motocykliści w klimacie roku. Dużo skóry, dużo panienek, dużo mięśniaków. Klimat dosyć uliczny. Kiedy wy się pojawiacie w drzwiach, wszyscy się tak patrzą na was jak... No cóż, nie wyglądacie z tego miejsca, krótko mówiąc, żadne z was. Widzicie, że Luka siedzi przy barze i rozmawia o czymś z Czarną. Ale nie słyszycie, jest bardzo głośno. Ale kiedy wchodzicie, Czarna patrzy na was, macha do was ręką, żebyście podeszli. No dobra, to pewnie się biorą krokiem tup, 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 tup. Dobra, chodźmy na zaplecze, tam porozmawiamy w spokoju. Wstaje, prowadzi was na zaplecze, tam jest taka kanciapa z skórzanymi tapczanami. Widzicie, że oprócz niej, kiedy tam wchodzicie, widzisz, Kira, że siedział tam Alex ze swoją nowo poznaną koleżanką i kiedy cię zauważył, speszył się strasznie. Stanął na baczność wręcz. Ona go złapała za rękę i że wszystko spokojnie, bo tym gestem bardzo delikatny pokazała. Czarna powiedziała, no gołębeczki, potrzebujemy kanciapy dla siebie. Patrzcie sobie na piwo. Ja się uśmiechnęłam do Alexa i... I spoglądam na niego, na jego reakcję, ale jak się tak zerwał, to też żeby tak spokojnie. Ta dziewczyna złapała Alexa pod ramię i szepnęła mu coś na ucho. On się zaśmiał i wyszli. Czarna gestem gospodarza pokazała, siadajcie. Dziękujemy. Ona sama też usiadła w fotelu, założyła nogi na stół, walnęła. No, Luka, nawijaj, co tam chcesz? Porozmawiać o aktualnych problemach z inkwizycją. Wiem, że u ciebie, tak samo jak u nas, nie dzieje się najlepiej. No, pasza oberwał podczas wojny, co powiedzieć. Oberwało wiele osób, Teodor. Jakbym, no muszę ich znaleźć i zapierdolić, to... Teodora? I paszę? Nie. To się spóźniłaś. Aha, inkwizycja. To... No to powodzenia, Luka, powodzenia, ambitny jesteś. Nie możemy pozwolić, żeby panoszyli się tu jak u siebie. No to do Waszyngtonu jedź, tam chyba mają centralę. Słyszałam, że to jakaś pomniejsza jednostka, powiedzmy nieoficjalna. Ciężko mi coś na ten temat powiedzieć, Luka, bardzo ciężko. Może mnie oświecisz. Jak ja mam ci w tym pomóc? Może mogłabyś powiedzieć coś więcej, co tu się u ciebie dzieje, czy jakieś dziwne akcje, ruchy poza paszą i tym, co się z nim stało w ostatnim czasie. Ktoś coś widział, mówił. Ktoś coś widział, mówił? Nie wiem, Luka, nie wiem. Codziennie ktoś umiera. Takie to już życie w mieście. Ale może inne gangi coś wiedzą. Mogłabyś popytać? Albo powiedzieć, z kim ja mógłbym porozmawiać? Możesz pogadać ze Spike'em. To nowy w mieście, nie był go tu wcześniej, ale przyjechał i zajął niszę po kilku, których zabrakło.
gdzie mogę go znaleźć? Spike kręci się na południowo-zachodniej części naszego brzegu. Czym się zajmuje? No, gangsterką, a czym się ma zajmować? Tym, co no, wszyscy. Tak, przeżyciem. Jak znaleźć Spike'a? Ma tatuaże, charakterystyczną fryzurę. Jest łysy. Ma tatuaże i wygląda jak gangster. Albo bardziej jak... taki, co pobija ryj w ciemnej uliczce. Jakaś konkretna miejscówka, gdzie... Ta. Jak chcesz, to mogę skontaktować się z nim. Lepiej do niego tak niespodziankę nie jeść jak do mnie. A on jest bardziej nerwowy. No, właśnie o to by mi chodziło, żebyśmy nie wywołali konfliktu tam, gdzie powinniśmy go unikać. No jak co, jak będziesz potrzebować, to powiem ci, z kim zagadać, on cię zaprowadzi do niego. Dobra, mogę ci zostawić numer i odezwałabyś się. Pewnie, że tak. No, ale są jeszcze inni. Jest Raul. Raul. Na południowym wschodzie. Praktycznie już za miastem. Pewnie podobny wyglądowo. Nie. On wygląda jak stary hipis. To naprawdę nam ułatwi akurat. Będzie ciężko z Raulem się skontaktować, ale dałem wam namiar. Okay. Co, nie przepada za technologią? A ja wiem. Ty mówisz, że ciężko się z nim skontaktować. Próbuję zgadnąć czemu. Bo nie chcę się z nikim kontaktować, geniusz. Proste odpowiedzi, ale najtrafniejsze. Jest jeszcze... Irfana. Ale ją chyba poznałeś, Luka. Ona stała, gdyż walczyni. Z oryginalnie nazywającej się Kotery Nocze. Kurwa, ty to sobie wymyślili. I ich spotkasz niedaleko stąd. Kręcą się wokół starego meczetu. Ale ona, no nie wiem, rzadko się z nią kontaktuje. Nie wiem, co ona kombinuje. Myślę, że mogę spróbować się z nią skontaktować, przejechać do niej. Ale jakbym miała ci polecić, to zacznij od Spike'a. Spike najbardziej wie, co się dzieje na ulicy. Dobra, to byłbym wdzięczny za jakiś konkretny namiar na niego, czy żebyś uprzedziła. Wiadomo. Kiedy chcesz z nim spotkać? Myślę, że im szybciej, tym lepiej, ale to jestem otwarty na propozycje też z jego strony, prawda? No to słuchaj, zaraz wyślę Boba. Bob wie, gdzie jechać. Pojedzie z wami. Zaprowadzi cię do kontaktu. No i dalej sobie radzisz sam. Bardzo dziękuję. No jak pojedziesz z Bobem, będą wiedzieć, że coś ze mną wspólnego, to pewnie będzie łatwiej. Dobra, to wielkie dzięki za pomoc. To wszystko? Moglibyśmy prosić może jakieś informacje na temat tych, których już nie mamy między nami. Wiesz, żeby może zobaczyć, gdzie mniej więcej zniknęli. Jakie tereny mieli? Rozumiem, że to niekoniecznie możesz chcieć dawać nam takie informacje, ale przynajmniej nam pomogłoby określić może jakiś punkt wspólny, jakiś wzorzec. Wasze wyciągnęli z łóżka w ciągu dnia. Terrorysta. Słat mu się wpierdolił na chatę, wyciągnął go z piwnicy i tyle go widziała. Potem powiedzieli mi, co się stało. Hmm.
A inni? Którzy inni? Tak, chyba nie. To nie jest jedyny. No nie jest jedyny. Część była pana na ulicy, część może zginęła od waszych. Kto wie, może Luka nawet któregoś capnął. Nie zdziwiłabym się. Dziękujemy za szczerość. To co? Dobra, to wy sobie poczekajcie na zewnątrz, a ja jeszcze mam jedną rzecz do obgadania z Czarną, jeśli można. Spoglądam na Czarną. Wzruszyła ramionami. Pewnie, że można. No to cóż, nie będziemy przeszkadzać. Johnny się zbiera do auta. Ja tam bym wytuptała i poczekała, nie wiem, w środku? Ja został z Kirą w środku. Dobrze. No Luka, zostałeś sam na sam z Czarną. Dobra, mam jeszcze taką sprawę. Doszły mnie słuchy, że tutaj na twoim terenie ktoś widział kogoś podobnego do mojej siostry, do Mercy. Wiesz coś o tym? Tak, kręcili się tacy cwaniacy i szukali tutaj po okolicy. Tak, też się na nich natknęli agenci. Tak. A, tak, na szczęście na ulicy nikt z Fedziami nie rozmawia, więc bardzo prosto było się ich pozbyć. Okręcili się, popytali kilku Meneli, a oni coś im burkali. Pamiętasz, Pasza mi potem opowiedział o tej akcji u króla. Tak. Popytaj się króla. Dobra. Na federalnych uważaj, są bardzo... Ty mi nie musisz tego mówić. Ale na serio, Czarna, to idzie na grubo i mają co na grubo? I ląd i tylko czekają na okazję, żeby no pewnie, przecież dlatego mówiłam. Nawet z nimi nie gadam. Trzeba być idiotą, żeby być wampirem i gadać z fedziami. To jest kurwa, takich głupi to chyba nie ma. Tak czy tak uważaj, mogą się tutaj pierdolić, czy gdziekolwiek indziej. Nie wpierdolą się tutaj, bo wszystko jest ukryte. Chyba, że ty ich tu przyprowadzisz. W życiu. No właśnie. A nie mam się o co martwić. Słyszałem też pogłoski, że giną tu ludzie. Zawsze jak ktoś ginie. Nie znam tu wszystkich, Luka. To duże miasto. Wiem, ale zasugerowano mi, że zabija wampir i to w niezbyt ostrożny sposób. Co, czyli to któryś z naszych, to gangi się nim zajmą. My też nie chcemy, żeby zaczęli za mocno szukać nas. Wiadomo. Dobra, w takim razie dzięki za informację i będziemy w kontakcie. No, trzymaj się tam. Nie daj się tym federalnym gnidom. Pewnie, uważaj na siebie. I żegnam się z Czarną i wychodzę. Ona wychodzi za tobą, nie zostaje tam sama. Kira! Kiedy tak siedzisz tam i czekasz, Alex siedzi ze swoją nową przyjaciółką, pije z nią piwo, ona się do niego śmieje. Ona tak go ustawiła, że jest plecami do ciebie, Alex. Nie widzi cię, Alex, ona cię widzi i w pewnym momencie po prostu coraz bardziej się zbliża do Alexa, coraz bardziej, aż w końcu dochodzi do pocałunku.
Tylko, że mnie to średnio obchodzi, bo ja bym bardziej sobie popatrzyła, kto w ogóle przesiaduje w tym klubie obok. Aleksa, który pewnie mi wypomni, że o Boże, czemu się znowu zjawiać w tym samym miejscu, co ja. Kto siedzi? No to kogo można się spodziewać? Bywalcy takich miejsc, jacyś właśnie z gangu czarnej najprawdopodobniej. Ludzie, którzy są związani z tą subkulturą motocyklową w jakiś sposób. Jakieś cizie, które lubią wkurzane siedzenia motocyklów i tak dalej. Okej. Na razie sobie patrzę i tak... poczekaj. Patrzę, czy to prześcignięcie tego jej kierowcy zrobiło jakiekolwiek wrażenie. No, na razie to tak tylko. Ciężko się to raczej zauważyć bez rozmowy, czy większość się patrzy na jak na takiego zarazka, którego lepiej nie dotykać. Większość, czyli nie wszyscy. Część po prostu nie patrzy. Demet. A ktokolwiek patrzy? Ta dziewczyna. Nie mam w dupie tą dziewczynę! Jeżeli można, to ja siedzę po prostu obok Kiry. Jeszcze akurat na wyjęty telefon. Patrzę akurat wśród swoich kontaktów i po prostu umawiam się z tym, z klientem bądź klientką na przymiarki. I potem akurat jak się umówię, no oczywiście akurat na jutrzejszą noc, i jak się umówię, jeszcze raz spróbuję zadzwonić. Zadzwonić do... Tak, ciągle ten sam numer. Do swojej asystentki, tak? Która tak. Ma na imię Audia chyba. Tak. Cały czas abonent niedostępny. Ja akurat tak przy barze z tym telefonem taki załamany. Mam akurat tak puste oczy. I wraca Luka. Zgadzam, idziemy. Załatwiliśmy tu już wszystko. A gdzie ten człowiek, z którym mamy jechać? Na chwilę podchodzi Bob. Bob jest dosyć niskim mężczyzną, dobrze umieśnionym w kurtce właśnie gangu czarnej. Bob, jestem. Co tam? Jedziemy? Pewnie. Reszta czeka na zewnątrz. Więc sobie wychodzimy. Bob siada na swój motocykl. No, to jedźcie za mną. I odjeżdża. Tak, wsiadamy do swoich samochodzików. No, południowy zachód. Jedzie chwilę, to nie jest aż tak duże miasto, żeby jeździć przez nie pół dnia. Ale jeżeli chcecie porozmawiać w samochodzie ze sobą, proszę, oddaję wam głos. Jeżeli nie, to powiadomcie, że nie chcecie. Ja jedę osobno swoim, więc... Okej, powiedz mi, co ty tak nie potrafisz upilnować swojego przyjaciela od kłopotów? Czy ja go upilnuję od kłopotów? Nie, jego się nie da upilnować od kłopotów. Mogłeś dojść do tego wniosku jeden przestawiony nos wcześniej. Ale nos masz przedstawiony za to, że zacząłeś się nawijać korpogatką. Niech ci będzie. No dobrze. Teraz spoglądam na kolegę. I co? Telefon nadal nie został odebrany? No to samo.
Znowu kogoś stracę. Znowu? To już straciłeś? Ech, to opowieść na... To jest dłuższa opowieść. Może tak w skrócie. Nawet... Jadę nawet całkiem wolno. Nie musisz jechać wolno. Aż nie mam nastroju. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy w ogóle chcecie mojego biadolenia słuchać. Ja bym nie chciała jechać wolniej, ale jak wjadę w tyłek Luce, to ten jego złom stary klasyk się rozpadnie jeszcze bardziej. Chciałbym zobaczyć jej minę. Ale Luca tego nie słucha. Dobrze, więc skoro nie macie ochoty na rozmowę, to po 20, może 25 minutach przejeżdżacie do innej części tej dzielnicy, do części, którą można uznać za może bardziej zamieszkałą, ale tutaj jest już gęsta zabudowa i no, blokowiska, blokersów się możecie tu spodziewać, mówiąc krótko, albo innych bywalców takich miejsc. I w pewnym momencie właśnie Bob się zatrzymuje motocyklem z bramy, przy której się z alejki, przy której się zatrzyma, wychodzi jakiś zakapturzona postać, taki bardziej dresiarz, można powiedzieć. Chwilę rozmawia z Bobem, ktoś tam kiwa głową, wyciąga telefon, gdzieś dzwoni. Bob zsiada z samochodu, idzie do ciebie Luka, pokazuje ci, żeby szybę opuścił. Opuszczam. No, załatwione. Chłopak wsiądzie z tobą do samochodu i się pokieruje, gdzie jechać. Dobra, dzięki za pomoc. Spoko. Potem się czarnej odwdzięczysz. Na pewno. No i poszedł, siadł na motor i odjechał, a właśnie dreśnik podszedł do ciebie. Widzisz, że on taki wygląda jak taki dealer narkotyków. I nie stara się nie rzucać w oczy, jest ubrany jak ziomol. Szary dres. Puszczasz go do auta? Tak, tak, chyba mój Boże, żeby wsiadł. Tak, wsiadł. Nie jest dla fura kogoś. Wiem. No, stare boisko przy szkole, liceum, 50. liceum. O, jadę tam, gdzie mi wskazał. Powiedzisz, jak on tak siedzi, jak może on sam ćpa, może to nie jest dealer, tak się dosyć niepewny zachowuje. Też widzisz, że ma niezbyt dobrze schowaną klamkę za paskiem włożoną. I kiedy dojeżdżacie na miejsce, stare opuszczone boisko, metalowa siatka dookoła, tak jak z amerykańskich filmów z nieprzyzwoitych dzielnic. Na boisku stoi jakaś kanapa porzucona, jakieś ziomki grają sobie w kosza, coś tam nawijają, jakieś lecą rapsy. No, no, to tu. No to sobie wysiadam. To ja spadam. Wysiadł, ktoś tam pomachał ręką do tych na boisku i się oddalił w inną stronę. A na boisku widzicie właśnie, że tak przy tej kanapie siedzi jakiś gościu rozparty jak basza. Wokół niego kilka osób, 5-6, ich dziomali, gangsterów. On też ubrany jak taki gangster, ale to taki gangster podwórkowy raczej, rysiarz. Z jamnika, który stoi obok, lecą rapsy, hip-hopy. Znaczy nikt nie zgłasza tego na policję, bo się boi, że zrobi problemy nie tym, co trzeba. Zostali wysiedli? Pewnie wysiedli. Wysiedliście?
Tak, my się byliśmy. Ja się tylko odzywam do kolegi. Tylko bez korpogadki, bo będzie kolejny przedstawiony nos. Dostosuję ton do widowni. Ja chciałem powiedzieć coś o tej muzyce, ale boję się, że w pierdol dostanę, więc wyciągam słuchawki Bluetooth i włączam sobie Mozarta na słuchawkach. Dobrze, podchodzicie, rozumiem, do nich. Tak, tak na pewną odległość, nie tak bezpośrednio. Tak unoszę ręce na zasadzie, że hej, nie chodzę z kłopotami. Tak, kiedy podchodzicie, to właśnie te ziomki siadają, stają za tą kanapą. Na kanapie zostaje jeden ubrany w niebieski dres, taką koledżową bluzę, też czerwoną. Łysy gościu, widzisz, że ma jakieś takie tatuaże gangsterskie na szyi gdzieś, jakieś tam napisy na palcach. Dosyć taki umięśniony, hardy wzrok. Obok niego jakaś cizia siedzi przytulona do niego. W miniówce, w panterkę. Rozumiecie ten klimat. Lata 90. Można by powiedzieć, wróciły. No, co tam, ziom? Czego chcesz od Spajka? Dzięki za spotkanie. Przychodzę z naszym wspólnym problemem, myślę. No to nie brzmi dobrze, ziom, że przychodzi z problemem. Wolałbym, no żebyś nie przynosił problemów do mnie. Raczej staram się je rozwiązać. Słyszałem, że znikają ludzie, że znikają nasi. Znaczy, mam kogoś zniknąć? No spoko. Nie. Może nie w ten sposób. Bardziej, że kręcą się tu osoby postronne, które powodują straty. W czarnym wieżu powinienem o tym pogadać z tobą, że może coś wiesz. Coś widziałeś, słyszałeś. Federalnie się tu kręcą. Będzie szukają. Mówią, że dealerów. Gówno tam dealerów. Jakby szukali dealerów, to by szukali nas. Prawda, chłopaki? Jest tam. Duszę się. No, ludzie giną. Jak wściubiają nosa w nie swoje sprawy, to giną. Coś konkretnie? No my próbujemy znaleźć tych, którzy którzy właśnie udają niebieskich i chcemy znaleźć, gdzie i jakim sposób znajdują tych niedealerów. Skąd ja to kurwa mogę wiedzieć? Gość. Konkrety, kogo szukacie? Nie wiem. Wieczorowego mordercy w płaszczu. Laleczki, która wychodzi z kanału i zabija ludzi, no. Konkrety, konkrety, gościu. Jak ci mogę powiedzieć, czy coś widziałem, jak nie wiem, czy co widziałem? Albo na co miałem patrzeć? A federalnie kręcili się tutaj częściej? Pokręcili się i przestali się kręcić, bo stąd wyprosiliśmy. Powiększyli za czym? No, za dealerami. Ale wyprosili ich... Słuchaj. Bardziej. Nie, jakbyś wiedział, jak się też ludzie na ulicy, to wystarczy przyczaić się na trochę, nie gadać z nimi, to się sami znudzą i sami sobie pojadą. Właśnie martwią nas tacy, którzy potrafią też się przyczaić. I więc wiesz, no chcemy wiedzieć, straciłeś kogoś.
Kogoś gdzie? W wojnach gangów codziennie ktoś może czapę dostać. Ale wiesz, kiedy załatwiła cię konkurencja, a kiedy załatwił cię mniej więcej ktoś, kto nie powinien wiedzieć, że jesteś tu. Moich nikt nie rusza. A innych? Po co zdrościć? Słyszałeś coś? Czy inne gangi? Co zawsze są ryzyko. Nie, co słyszałem, to że jakaś dziewczyna, jakieś morderstwo, coś tam zabijają. Ale to nie nikogo znasz. Czekaj. Że dziewczyna morderstwo, ale że zabijałam dziewczynę, czy dziewczyna mordowała? Nie no, że dziewczyna morduje. No to jakoś na mieście, czy jakiś konkretniejszy konkret? Czekaj, kurwa. Widzę detektyw ten, Kolumbo, czy on jak miał tam. No przynajmniej o żonie nie gadamy. A, nie wiem o co chodzi. Czekaj, ten, Kizio, dawaj ten. Dawaj, ty to miałeś. A, no mam, szefie, mam. Wyciąga karton z mlekiem i pokazuje zdjęcie, które już wam FBI pokazywało. No. Podobno takie cizia, gdzieś tam ją widzieli, że tutaj likwiduje. Ale widzieli, to ci powiedzieli niebiescy czy swoi? No, ktoś tam widział ją w kapturze, w miejscu, gdzie tam znaleźli potem trupa. No wiesz jak to jest, garniak, wiesz jak to jest. A tutaj na dzielnicy ją widzieli gdzieś konkretnie? No nie, ja jej nie widziałem, słuchaj. No wiem, że nie ty, ale jakby... Słuchaj, facet. Jakby mi się kręcił morderstwa po moim rewirze, to przecież bym go zabił, tak? No wiadomo, żebyś go zajebał, bo to normalna kolej rzeczy, ale... No, czy to nie wiem, gdzie się jest. Uszy, gdzie się... No pojawia się to tu, to tam, ale głównie po tej stronie. Słyszałem, no i właśnie... Słyszałem, że no widzieli ją na starej fabryce. To się nazywa konkret. Tam w tej dzielnicy, wiesz, tam są te takie magazyny, są jakieś tam opuszczone takie lokale. No, tam ją widzieli. Widzieli ją tutaj gdzieś w okolicy. No, kręci się. Tu po naszej stronie głównie, podobno. A mówią, ile trupów jest jej sprawką? Coś, jakieś plotki o tym chodzą? 5? Cholera go wie. Ja daję 4. Inni mówią po ulicach, że 5. Ale ten 5 to mój klient. Szczerze mówiąc, tak... Już jeden byłoby za dużo. A coś jeszcze się rzuciło w oczy? Że coś, co niepokoi ciebie bardziej? To, może że nikt jej nie ze złapał. Swoich miał problem? To, że nikt jej nie złapał. Bo skacze po te od terytorium do terytorium. Tak, między gangami, a my tak... Nie dzielimy się w terytorium, nie dzielimy się. Z wami garniakami też się nie podzielimy tak łatwo. A ty garniak, ty. No bo wy mi winni jesteście przysługę teraz, prawda? Nie sądzisz, że jak się pozbędziemy tego nie sądzę. Mordercy? Może się z nim właśnie zakumplowałem, żeby go zabić, jesteś mi winny przysługę. To jeżeli się zakumplowałeś, to trochę chyba dużo powiedziałeś, jak na kumpla. Wiesz. Słuchaj. 3 kilogramy mi opchniesz. I tam wiem, wy tam w tych garniatach to najwięcej przez nocha walą, więc będzie ci łatwo. 3 kilo mi opchniesz, 20% dla ciebie. Wiesz co, to nie te czasy. Jakbym był może lasy. W bankowości? Jasne. Sam kuźwa każe swoim ludziom szczać do kubełków. Ej. Jak myślisz? Jak to wyjdzie? Słuchaj,
Powiem ci tak. Jesteście winni mi przysługę. I mnie chuj obchodzi, jak to załatwisz. Chyba, że mam krzepnąć tu i ówdzie, że nie odwdzięczacie się za przysługi. Swoją drogą, no to nie lepiej takie w klimatach rodzinnych, może kamienica? Tak spoglądam. On na jakiegoś swojego kolesia skinął. Ten koleś gdzieś tam poszedł za jakiś śmietnik, za chwilę przynosi taką paczuszkę zawiniętą w brązową folię. On wziął to od niego, rzucił w ciebie. John, tym z pakunkiem. Łapiesz czy... No łapię, no czy no. Towar nie może się. Słuchaj. Z całym szacunkiem, ale... może jest jakaś inna przysługa, którą moglibyśmy wykonać? Tak, utop się. Czyli skoszenie trawników nici. Słuchaj, ten towar jest wart jakieś 5000. Dobra, dasz mi w razie czego jakiś namiar, żebym... No wiesz gdzie mnie znaleźć. Ha. Przyślij kuriera z gotówką, nieśledzony. Niech się kręci na przystanku autobusu. Tutaj trzy ulice dalej. Za zagubioną Marysię mam ci dać. Niech ma czerwoną czapkę. Kapturek. O, widzę klasyka. Może. Czapkę powiedziałem. Ech, no dobra. No. Nie będziemy nawiązywać do bajeczek. No i swoją bardzo drogą? Dobrze. Co tam leci? To nie... Nie bodycount? Patrzył na ciebie jak na debila. Wszyscy się popatrzyli na ciebie jak na debila. Tak się zaczęli śmiać. Taką łachę z ciebie ciągną. O, bodycount. Co za frajer. Ja pierdolę, kurwa. Rzuć sobie na siłę woli. Ja akurat mówię, byście byli troszeczkę bardziej wyrozumiali dla kolegi. On w trochę innym towarzystwie się obraca i niezbyt się zna na waszej ulubionej muzyce. A ty to skąd się urwałeś? To... Codziennie zadaję sobie to pytanie. Czy przyjechał do miasta? Cóż... Cisnęło mi się na usta podobne stwierdzenie, ale wolałem to zachować dla siebie. Takich jak ty, to wiesz, schylają się pod mydło pod prysznicem. Sukienki też nosisz? Ja tak patrzę na jego ubiór. Jedni powiedzieliby gustownie i szykownie. Inni by nie powiedzieli nic, bo wiedzą, że chcą mieć zęby. Ja mówię... Pytanie, czy akurat mu gacie wystają ze spodni? Nie. A, szkoda. A ma podkoszulek? No, na pewno ma. W sumie trzeba przyznać, że ten, że masz niezły podkoszulek. Masz jakiś z nim problem? Cipo? Cóż, nie mam problem, tylko swoją opinię. Wysy tą opinię, wsadź sobie tam, gdzie lubisz, czyli w dupę i wypierdalaj. Coś czuję, że nie masz savoir vivre. Ci za skurwa dam savoir vivre, kurwo jedna. Sam widzisz, nakręcasz się, grzecznie z tobą rozmawiam, a ty zachowujesz się jak zachowujesz. Ja daję Konradowi po pysku i mówię, wypierdalaj do samochodu. Kurwa, mówiłem ci, że masz się nie odzywać i ta zasada obowiązuje do odwołania, won.
Pytanie, czy akurat mogę to skontrować? Możesz. Dobra, pytanie akurat. To zadam takie pytanie. Czy Luce tak zależy, żeby mu strzelić do pysku, czy w pysk, czy aż tak nie, że dasz mu uniknąć? Nie, możemy chyba sobie. Chcecie kulnąć? Ja mogę kulnąć. A to jest siła plus walka wręcz. A to nie z zręczności, czy. Mnie chyba wywaliło. Siła plus walka mi wręcz, też. Atak bez broni. Aha. Według zasad. Siła na 3, a walka wręcz, może to po angielsku. Walka wręcz, nie mam pojęcia, jak jest po angielsku. Brawl. Brawl, pewnie tak. I czekaj, jak to się kulało? Pamiętam już. Kliknij na siłę i dodaj tyle, ile masz brawu, czy walki wręcz. Jako ten modyfikator dodaję sobie dwa. Tak, jeżeli masz na samą siłę, to tak. Czy mam na siłę 3 i. Czekaj, mil to jest akurat walka wręcz, czy brawo? Mil to jest broń biała. Tak jest. O ile pamiętam. Brawo, zdecydowanie brawo. Kurwa, no, mogłem akurat użyć akceleracji. Szybko dobyć noża, ale ten, ale będzie przy połowo. Będzie. Ech, cóż. Kostki, nie zawieczcie mnie. Czy rozumiesz, że Lukas całej pizdy mu wali? Ale mam jakiś wybór. No nie coś wiem. Nie, nie, żeby go zabić, ale żeby to poczuł. No. To mnie wkurwia bez przerwy. No tak, no na pewno poczuję, bo to jest 4 sukcesy więcej. Więc Konradzie, chciałeś zrobić unik, ale nagle ci się zrobiło ciemno przed oczami przez chwilę. A przecież mogłem rzucić na unik. Rany. Ojej. Nie pomyślałem. Ale dobra. I jak ci się nagle ciemno przed oczami zrobiło? Takiego lepa na ryj zebrałeś, aż się przewróciłeś. Rzuć sobie na szał. Dobra, szał to jest. Gdzie się rzucał na szał? Oj, coś tam. No spokojnie. Jesteś w stanie się opanować, albo wpaść w szał według własnego uznania. Cóż, akurat aż ręka świerzbi, ale ten, ale ta ręka jest nieuzbrojona. Po prostu. Możesz mieć przy sobie nóż, to nie jest dla mnie żaden problem. No tak, ale to akurat do nas najrozsądniejszych decyzji nie należy. Po prostu spluwam krwią i po prostu patrzę z gniewem na Lukę. I odchodzę. Możecie się uspokoić obydwoje? Będzie prościej. Tak jak spojrzysz na Spajka, to on już kły wystawił. Zanim Luka strzelił w pysk. I syczy teraz wręcz do Luki w sumie. Jak masz zamiar przyprowadzać tu swoje kurewki, to trzymaj je na smyczy. Jasna sprawa. Sorry za sytuację i
dzięki za informację. Się wycofuję i daję znać pozostałym, że powinniśmy sobie iść. Czuć. Trzeba zająć się nowym zadaniem. Miło było poznać, czy to. Dobrze, więc co dalej? Luka, tam nie masz u siebie jakiegoś może klienta? Ten problem omówimy później. Ile nam zostało nocy? Myślę, że dosyć sporo. Poczekajcie, mamy jeszcze jeden problem. Czy możemy, kurwa, nie dawać sobie przy innych wpysk? Jak chcesz mu zrobić krzywdę, to zrób mu ją, nie wiem, tak jak podejdziemy już do samochodów, albo nie wiem, w ciemnej uliczce. Może na razie sobie stąd jedźmy. Najpierw to może ustalmy, gdzie jedziemy. A nie sprawdzamy tej lokacji, gdzie ostatnio widział naszą tajemniczą morderczynię? Możemy się tam przejechać. Chowaj tu paczuszkę gdzieś w aucie i... Spokojnie, spokojnie. To jedziemy zwiedzać piękne miasto nocą. Tak, jedziemy do fabryki. Do tych opuszczonych magazynów, tak? Tak. Dobrze. On ci wskazał takie dokładniejsze miejsce, oczywiście. I kiedy tam jedziesz, Luka, poznajesz to miejsce. Kiedy już jesteś w okolicy, przypomina ci się, że jakiś czas temu tu byłeś. To te opuszczone magazyny, ta opuszczona fabryczka, warsztat, gdzie alchemików kiedyś widziano. Gdzie się sami na nich zaczailiście. Są dwa budynki włożone w kształt litery L. Warsztat taki około 3-4 metry wysoki. Dosyć małe to są budynki. Teraz bardzo mocno zrujnowane. Czyjąś klawiaturę słyszę jak na pieprze. Czy po luce widać, że rozpoznaje tą miejscówkę? Ja wam mówię, że tutaj kiedyś urzędowali alchemicy. Twoi przyjaciele już nie dawni? Nie szczególnie. No, dobra. W razie czego nie mamy co liczyć na miłe przywitanie? Bardziej powinniśmy zapytać, czemu już tu nie urzędują. Już ich pozbyliśmy? O, to jest oczywiste. No dobra, to parkujemy do tej fabryki. To jest taki opuszczony teren, otoczony siatką. Ta siatka jest w wielu miejscach dziurawa. To jest wszystko zaniedbałe, walące się. Ten magazyn też już... Może kiedyś ktoś tu urzędował, ale teraz wszystkie okna są powybijane, brama wyważona. Najwyżej kręcą się tu jacyś nastolatkowie na zabawy, czy menele śpią po kątach, ciężko powiedzieć. Chociaż nawet nie wygląda, żeby tu menele chodzili. To jest otoczone jakimiś innymi warsztatami, to część jeszcze działa, część nie. Ogólnie odludzie. Co chcecie zrobić? Rozejrzeć się po okolicy, pozaglądać w kąty. I się upewnić, czy na pewno nikogo tu nie ma, zanim zaczniemy się rozglądać? Ja może sprawdzić przy pazuchu, czy ma się za pazuchą coś ostrego. Ja akurat idę do bagażnika, patrzę za obrzynem.
Masz brzydę? Poczekaj, bo to czyje to jest auto? Pojechaliśmy Priusem, więc tak... What? Jeżeli go do mnie nie pakowałeś... No. Jeżeli go nie podrzuciłeś mi, jak wsiadałeś, to raczej nie będzie. Możemy uznać, że przyniosłeś go ze sobą. Pytanie, skąd masz obrzyd? Cóż, akurat z tego, co mi wiadomo, w USA strzelby są legalne, tylko z bronią automatyczną jest... Oczywiście, że są legalne. Czyli jest to zarejestrowana broń? Na to tylko akurat właśnie pytanie, czy akurat ta zarejestrowana broń będzie ten. Pytanie, czy ona akurat ma coś takiego w sobie, że ten. Bo aż tak bardzo na amerykańskich tym się nie znam. No wiesz, jeżeli jest zarejestrowana broń, to jest na jakieś nazwisko i można prześledzić ewentualnie. Tylko akurat pytanie, czy ona po prostu jest zarejestrowana i na przykład w przypadku zgubienia tej broni, to ten akurat będę miał problemy, czy ten. Jeżeli jej użyjesz do przestępstwa, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli znajdą poszlaki dotyczące tej konkretnej broni, trafią, kto jej używał. Cóż, akurat łamie obrzyna. A my jeszcze w dodatku gramy w północnych Stanach Wschodniego Wybrzeża, a z tego co kojarzę, tam dostęp do broni jest ograniczony dosyć mocno. Poza tym przerabianie broni samemu jest nielegalne. Tak, więc obrzyn nie byłby legalną bronią. Nawet jeżeli byłby początkowo zarejestrowany, to po tych modyfikacjach już by przestał być... Tak, nie bawmy się w prawników, bo było proste pytanie, czy to jest zarejestrowana broń, czy nie? Myślę, że ten, myślę, że jest zarejestrowana. Okej, okay, nie ma sprawy. Cóż, po prostu łamię dubeltówkę, wkładam amunicję i dubeltówkę do pokrowca. Dobrze, czyli chcecie się rozejrzeć za czym konkretnie, co chcecie szukać? Chyba się upewnić, czy na pewno tutaj nikogo nie ma, tak jak wygląda, i czy ewentualnie są jakieś oznaki, że ktoś może się kogoś spodziewać pułapki. Najpierw chwilę byśmy poobserwowali. Dobrze, ogólnie jeżeli chcecie obserwować, czy ktoś jest, to będzie spryt plus spostrzegawczość, a jeżeli chcecie sprawdzać ślady bytności, to inteligencja plus śledztwo. Że obserwacja jest taka aktywna, szukacie, czy coś was, nie widzicie ruchu, a śledztwo to jest po prostu patrzenie po śladach, sprawdzanie, czy jakieś ogniska nie były palone i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że awareness, tak? Tak. Select ability i tutaj spryt jak był? Bo rozumiem, pierw zanim wejdziecie, obserwujecie, tak? A tak, tak. Nie spostrzegacie ogólnie tam nikogo, żeby się kręcił. Wygląda na opuszczone całkowicie. No dobra, skoro... Nie słyszycie, żeby ktoś tam rozmawiał, żeby ktoś tam coś przerzucał, żeby ktoś wycinał złom, ani też nie widzicie żadnego ruchu. To co? Wkraczamy? Myślę, że tak. Tak.
Przed drzwiami wyjmuję z pokrowca. Znaczy to się głównie składa z podwórka, więc... I takich dwóch jakby, jedno skrzydło to pomieszczenia biurowe, a drugie skrzydło to hala warsztatowa, taka bez ścian w środku. Ale i tak to jest akurat wielkie pomieszczenie. No tak, tak. No więc akurat, tak jak mówię, przed drzwiami wyjmuję z pokrowca. Say hello to my little friend. A w środku pusto. Widzicie, że tam trochę śmieci jest porozrzucane, ale jakiejś większej, przynajmniej na pierwszy rzut oka, bytności, jakichkolwiek istot w środku nie widzicie. Myślę, że oglądamy się w tym warsztacie, w tej hali i później w pomieszczeniach biurowych. No tak jak mówiłem, rzut na śledztwo by musiał być. O trudności 3. Na śledztwo w połączeniu z czym? Z inteligencją. To co, wszyscy tu rulamy? Właściwie tutaj nie mam śledztwa. Investigation. Ja też nie, rzucić zawsze można. To najwyżej będzie śmiesznie. Mam dwa głodu, jak mi wejdzie bestialska porażka, to ten. To akurat będzie to... No to umrzemy ze śmiechu. Zrobi się ciekawie. To wszyscy rzucili, tak? Ja nie rzucałem, ja po prostu... Ja też nie rzucałam, na razie. Dobrze, to nikomu się nikt nie zdał tego rzutu. Widzicie, że ktoś tam się mógł kręcić, ale ciężko wam określić, kto to był. Jakieś ślady są, gdzieś tam odciśnięte na kurzu, ślad buta. Tam myślę, że jak John szuka w tej części biurowej, schyla się pod biurko, żeby coś tam zauważył. W pewnym momencie wybiega kot, jeszcze wali głową w te biurko, podnosząc całe biurko. Zasrany pchlarz. I co, macie coś? Nic. Nawet zasranej kropli krwi nie ma. Nie, chyba nie. Wygląda jakby ktoś tu był, ale może dawno raczej. I teraz pytanie, czy poszliśmy w ślepy zaułek, czy po prostu ktoś się postarał, żeby niczego nie było. I się dostajemy paranoi. Luka, twoje znane strony, nie widzisz tutaj czegoś nadzwyczajnego? Nic, niestety. Ktoś z was zna się bardziej na technologii? Kira, jak tak szukasz? Oparłaś się może o parapet, bo już znudzona jesteś tym, że tu nic nie ma, to zauważasz pod jednym takim przewróconym krzesłem, bo już wręcz tylko rama została z tego krzesła, takiego szkolnego, można powiedzieć, karton po mleku z tym zdjęciem, dosyć świeży według ciebie, nie jest taki zakurzony jak wszystko dookoła. Okej, to ja tak się schylam. To komuś może świeżego mleka z świeżym na drugim poszukiwanej? Jak to podnosisz, to czujesz, że to mleko jest nieświeże. A, okej. Okay. Ale to też oznacza, że no to leży tu konkretny czas, nie za długo, nie za krótko. Czy oni rozdają te kartony na prawo i lewo? W każdym sklepie spożywczym. Nie o to chodziło. Coś tu... Czy to nasi trzyliterowi przyjaciele i zaczynają gubić swoje rekwizyty, czy co?
A może morderca? Tak, biorę rękę. Lubi swoje zdjęcia. Albo to podpucha? Albo przyszedł tu Menel i to zostawił. Dobra, czy to ktoś z was zna się na technologii? Moglibyśmy tu zostawić kamerę. Przypominam się, kamerę? Jak to mówię, bo Teodor zainstalował kamerę, żebyśmy mogli obserwować cienkokrwistych. I strasznie żałuję, że nie ma go tu z nami. On był przynajmniej użyteczny. Miał użyteczne umiejętności. Potrafił coś zrobić. Jakby wiesz, pole wolne do popisu. Możesz pokazać swoje umiejętności. Nie, to Łukasz sobie myślał. Myślę, że zaczął mamrotać pod nosem. No, zaraz, bo jest sfrustrowany. Ja się nie znam na technologii, więc pytam. Daję konkretny pomysł, ale to wymaga skilli, których nie mam. Ja tak siadam na biurku, opieram sobie strzelbę o kolano. Tylko nie po prostu się patrzy na niego. Dobra, tak mechanicznie. Ktoś ma coś więcej niż inteligencja i technologia powyżej dwóch kropek? Ja mam tylko tuning. Trzeba mieć kamerkę, żeby ją postawić. Czy rzemiosło się liczy? Pytanie, czy akurat to jest skonkretyzowane rzemiosło, czy akurat to też akurat jest ogólną pulą? Rzemiosło to jest wytwarzanie rzeczy raczej niż obsługa rzeczy. Pytanie podstawowe, czy mamy kamerkę? A jak nie, to pytanie... Kupienie kamery bezprzewodowej nie jest wielkim wyczynem. Nie trzeba nawet kamery, możemy zastosować własnego smartfona i bezpośrednio cały czas skanować. Pytanie, czy mamy jeszcze powerbank? Mógłbym ostateczności spróbować z moim, czy coś da rady, ale też, żeby go tu bezpiecznie zamontować. Chcesz zostawić swój telefon ze wszystkimi swoimi danymi, rzeczami, które na nim są? Jakby ja się nie znam na technologii, ale nawet ja wiem, że to jest zajebiście słaby pomysł. Kto powiedział, że jest że mam tylko jedną drogę? Nasz firmowy, a wy osobisty. I jeden czysty. Ale nie obiecuję, co to też jesteśmy na zadupiu. Łatwiej w mieście coś takiego podłączyć. Ja wiem, że tu się da zainstalować kamerę i chyba nie musimy mieć chyba jakichś zajebistych skilli, żeby co zrobić. Tam są instrukcje obsługi. Poczekaj. Bo ty to szeptałeś do siebie. No ale chyba tak rozsłyszeliście trochę. Dobra. Czy ten mistrzu... twój Teodor zabrał ten sprzęt? No tak, zabrał go. Mistrzu, czy jako tak pod... kulaj, bo tak teoretycznie John, on wprowadza u siebie w firmie jakiś nadzór, monitoring w sprzęcie służbowym bezpośrednie monitorowanie, czy też najzwyczajniej prowadzenie całodobowych konferencji, nawet z telefonu, i można by było pod tym mierzyć. No coś tam potrafisz zrobić, no to jest racja. Na pewno nie jak profesjonalista, bo myślę, że John nie zajmuje się tym osobiście w firmie, tylko zleca informatykowi, tak po coś mu płacisz. No tak. Ale tak, możemy... tak jak mówisz, to jest to możliwe, zostawić tu komórkę z powerbankiem, żeby coś tam łapała, tylko że ona będzie bez przerwy, co nie? Mogę użyć czyściocha. Włożymy go mniej więcej jakieś niezbyt jawne miejsca, a potem wrócimy tu z właściwym sprzętem, przynajmniej przez jakieś 24 godziny. Będziemy jesteś w stanie to zrobić, ale tu bym bardziej chciał, żebyś rzucił na coś, żeby ukryć ten telefon przed takim oczywistym leżeniem na biurku i patrzeniem w drzwi. Raczej tu jest kwestia dobrze zamaskowania, niż czy taki sprzęt jest dostępny. To może na intuicję, gdzie ludzie, intuicja, wiesz, nie zwracają... Intuicja to jest raczej wyczuwanie czyichś emocji niż...
proponuję wrócić tu następnej nocy już z zakupionym sprzętem. No raczej rzut był według mnie łączony z kryciem się inteligencją. Inteligencją i krycie się, tak. Myślę. Dobra. Czyli dalej niewiele. Dobra. Zobaczymy, co nam los da. Nic nam nie da. Dobrze. Czyli zostawiasz gdzieś telefon według ciebie nieźle ukryty. Wystarczająco. A co chcesz, żeby ten telefon łapał konkretnie? Podwórko, wnętrze którejś z hali, wnętrze tego biur? Biura wychodzą może na halę, to żeby było wejście... Do biura da się wejść z zewnątrz. Aha, okej. Okay. Myślałem, że to jest tak w środku hali. To może podwórko najzwyczajniej świeci. Okej. Okay. Pod jakąś rynną myślę, że to gdzieś zamontowałeś, myśląc, że będzie okej. Okay. A czy będzie, to się przekonamy. Więc co dalej, detektywi wampirzego świata? No dobra. Jak żeśmy się rozglądali, nikt się nie kręcił, nawet Menel. Nie. Konrad, dzwoni do ciebie telefon. Kto dzwoni? Klaudia. Ja po prostu dajki, że strzelbę i widzą, że odchodzę nagle energicznie na bok. Jak było widać, po mnie akurat zdenerwowanie bądź obojętność, negatywne emocje, momentalnie akurat to wszystko ze mnie uchodzi. Odzwaniam. Halo? Słyszysz męski głos. Halo? Halo? Ktoś ty. Ja? Ja jestem John. Znalazłem telefon. I tu taki zapis stany był. Szef. Gdzie pan znalazł telefon? No, tu w śmietniku trwałem. A ja uczciwy człowiek, katolik, myślę oddam. A telefon fajny, no to może coś dostanę, myślę. Dobrze, może pan podać mi swoją lokalizację? I oczywiście. Tutaj jestem. Nie, to ja podejdę. Taka, idę. Kawiarnia, czarne ziarno. Będę tam po drugiej stronie ulicy. Chwileczkę. Co to jest, złączona jakaś lokalizacja czy coś? Jeszcze raz. Chwileczkę. Skąd pan ma tutaj lokalizację? To... No pod czarne ziarno. Taka kawiarnia w centrum. Ja będę po drugiej stronie ulicy. To jest daleko, blisko? No to jest w centrum. Zupełnie inna dzielnica. Jesteście w południowo-południowym części. A to jest takie ścisłe centrum. Przepraszam, mógłbym akurat z panem się skontaktować jutro, bo aktualnie, że tak powiem, jestem zajęty. No, Lulik. Gościu. Tak. No ja się z tej ulicy nie ruszam. Pytanie o Johna. Dobrze. Jak tego? Pytanie akurat jaki jest stan baterii tamtego telefonu? 50%. Prawie dobra. Jak wodeczka. Dobra, proszę pana. Gdzie pan znalazł jeszcze raz ten telefon? No mówię, tutaj w śmietniku. A jaka ulica? No, asfaltowa. No, 43. Lodowa. Lodowa, tak? To może być i lodowa. Okej. Pytanie akurat, jak my stoimy z czasem?
Zależy, co chcecie robić. Bo akurat jakbym chciał, że tak powiem, pojechać tam, bez problemu jest na to czas. Powiedzmy, że zdążyliście 2/3 czasu nocy na to wszystko. Tylko nie będę miał akurat czasu wrócić, jak będę chciał z nim porozmawiać. Jest taka kwestia. Będziesz miał czas, będziesz. Jeżeli pojedziesz teraz z nim porozmawiać, to możesz z nim rozmawiać nawet godzinę. Ja po prostu... Proszę pana, dobrze, niech będzie przy czarnym ziarnie. Ja zaraz zamawiam taksówkę i jadę. Dobra. No wy słyszycie tą część, którą wypowiada Konrad. Ja akurat mówię, Kira, pilnuj Ignata, ja muszę natychmiast jechać. To bardzo ważne. Aż tak to jest ważne? Gdzie jedziesz? Tak, bardzo ważne. Ja akurat już zamawiam taksówkę. Jeżeli wpiszesz za chwilę w to ustrojstwo, tą lokalizację dokładnie, to osobiście wpakuję ci kulkę z tego ustrojstwa. Zamów to przynajmniej 2 ulice dalej. Dobrze. Możesz mi jeszcze na chwilę dać tą strzelbę? Spoko, bo ja jej nawet nie dotknęłam, leży sobie na podłodze, nie? Okej. Okay. Akurat ja biorę szybko... Ja akurat tak złośliwie biorę szybko akcelerację tego. Wyładowuję kulę i ten. I po prostu zamykam ją. I no, teraz możesz. Ale dobra, bez żartów. Możesz otworzyć samochód? Złapie pilot, albo nie wiem, daję mu kluczyki i niech po prostu wróci i schowa to. Biorę ją, po prostu te kluczyki z akceleracji i po prostu biegnę. Ja po prostu biegnę, chowam strzelbę, oddaję kluczyki i zamawiam akurat taksówkę odpowiednio oddaloną. Ja patrzę na lukę, czy zaraz nie wybuchnie. Spoko. Dobrze. No, ale później opowiesz, co się stało. Tak, opowiem. Więc Konrad wybiegł z tego miejsca, gdzieś pobiegł na taksówkę. A co robi reszta dzielnych detektywów i tropicieli? No dobra, mamy jeszcze 2 miejsca do sprawdzenia, ale nie wiem, czy zdążymy. I do ogarnięcia kamery, jeśli chcemy tutaj zainstalować coś. No jedną rzecz zdążycie zrobić, 2 na pewno nie. To ja ze swojego drugiego telefonu raczej zamawiam odpowiedni sprzęt and pisząc do IT, że mamy podejrzenie co do znikających artykułów biurowych. Poczekaj, bo ja go klepę w ramię. Czy twój sprzęt nie będzie oznakowany logiem twojej firmy? Tak co o wpisywanie tego mail, tego SMS-a? Będę... Wezmę to na prywatne. Nie martw się, nie będzie. To nie lepiej już podskoczyć do całonocnego. Całą nocą będziesz miał dobrą kamerkę dostawioną? No nie wiem, mamy, jest jakaś opcja dostać do tej porze kamerkę? W Walmartie. No jakimś w markecie. Myślę, że tak. Dobra. Nie będzie to tanie. Pytanie, czy macie tyle pieniędzy? John, jesteś bogaty, nie? Zrozumiałem insynuację. Luka, zajmiesz się Kirą? Lepiej rozdzielimy się na ten moment. Załatwmy mniej więcej to. I ty chcesz być odpowiedzialny za kamerkę? Chcę załatwić jak najszybciej. A z drugiej strony...
On, zawsze mogę pisać do supportu, którą polecają. No dobra, to co nam zostało? Został nam stary meczet, ale tam trzeba się pewnie też zapowiedzieć. Albo stary hippies? Trudny wybór. Ja nie wiem, jak się z tą Irfaną skontaktować, prawda? My tylko raz widzieliśmy w parku, jak się tam z nią kiedyś. No to chodźmy do... Ale ona tam przesiadywała, czy była tylko przelotem? Na co to wyglądało? Mówicie, że Irfanę spotkałem tylko raz i przelotnie wpadliśmy, powiedzmy, na siebie. Może z nią będzie trochę łatwiej porozmawiać. Mam bardzo dziwny pomysł. Jeszcze gry? Mówimy... Bo ja nie wiem, na ile to działa, ale są jakieś takie chrzanione graffiti, symbole, wampirze, jakieś takie pierdzielety. Gdyby się okazało, że tam pojedziemy i się nie uda spotkać, to jest jakaś opcja, że z czymś takim dać znać, że kogoś poszukujemy? Łowcy lubią to. No fakt, to też. Fizycja daje lajki. Dobra, no to spróbujmy. Tak, to jest jedno z trudności nieżycia wampirów. Zacny malunek, inkwizytorze. Czyż nie? Dobrze, to skoro wy się namyślacie, przeszkoczmy do Konrada, wy się pomyślcie. Jedziesz taksówką, każesz pewnie zapewnie zapieprzać najszybciej panie jak się da pod te czarne ziarno. I jakieś 20 minut później taksówka cię podwozi, płacisz taksówkarzowi, wysiadasz. Ulica to jest jedna z tych, to jest centrum, więc tam nawet o tej porze się kręci trochę osób. Mimo, że jest bardzo już późno. I widzisz jakiegoś menela, który po drugiej stronie od tego czarnego ziarna siedzi oparty plecami o ścianę przed jakimś sklepem monopolowym, który teraz jest zamknięty, już pali fajka. Taki dziad menel, brudny, śmierdzący zapewne, pali fajka. Podchodzę do niego. Witam, to pan? Zależy, kto pyta. I akurat tak z obrzydzeniem, tak akurat on po prostu wywołuje u mnie pobrzydzenie, ale akurat tak niechętnie wysuwam mu rękę na powitanie. Nie, ale czego chcę? Jak dawno temu znalazł pan ten telefon? O, piękny pan po telefon, a trzeba było tylko raz. No zaraz, godzinkę temu. Godzinę temu. To jest, wyciąga z kieszeni taki brudną łapą ci podaje ten telefon. No, proszę. I wyciąga ręce po pieniądze w wyrazie. Dobrze. Ja akurat mówię do niego, cóż. Ja akurat mu daję banknot dolarowy. Cóż, jak pan powiedział, ten telefon jest wart więcej, ale... Dobry panie Stuweczka, kierowniku, co potrzeba? Kwestia jest taka, że przydałby się panu, no nie ukrywam, od czasu do czasu jakieś nowe ubranie bądź higiena. Panie, ja się myję, nie wiem jak pan. Cóż, nie wnikam, ale akurat dość... ze średnimi efektami. Ale ubranie to by na pewno panu by się przydało. Ja bardzo lubię swoje ubranie. Teraz już takich nie robią. Cóż,
Dobrze, ale proszę pana, po tej ulicy kręcą się jacyś podejrzani ludzie? No, sami. Wszyscy są podejrzani. Wszyscy pracują dla rządu. Ale chodzi mi o jakichś zakapiorów, czy tym podobnych. Panie, zawsze się jakiś znajdzie. A co pan, ostatnio... bicie chce? Jak pan się domyślił, zaginęła mi pracownica. Co się zaginęło? Tak. Co to jest ta parownica? Moja pracownica. Panie, ja nie pracuję od 20 lat. Cóż, ja akurat coraz bardziej się denerwuję. I ten. Cóż. Spytam pana, chciałby pan akurat mieć lepsze korzyści? Znaczy, jak pan tak lubi, to ja mogę tam w alejkę z panem pójść, ale no, nie zajmuję się tym profesjonalnie. Czym? No. Ja tak akurat... No ale wie pan, młody, piękny, to co mi szkodzi? Za ludzika 20, a za dupę to, nie wiem, 50 mi tam dasz. Teraz akurat chwileczkę. To się nazywa okazja do picia krwi. Cóż... Cóż, akurat myślę, żeby go dość nieźle wykorzystać. Cóż, oferuje mi to, ale dobra, idę akurat z nim za alejkę. Ale co mu odpowiadasz? Ech, no dobra, chodź. Chodź. No i on cię prowadzi za tą ociemną alejkę, za jakiś taki śmierdzący śmietnik. To co, lodzik ty dupa? A może ja mam cię wyruchać? Odwracaj się. Mówię do niego władczo. No to odwraca się, opuszcza portki, wypina swoją śmierdzącą dupę. Ja akurat gryzę go w szyję i używam przy tym prezencji długi pocałunek. Chyba sprawy. Ile krwi z niego wypijasz? Wypijam dwa, bo mam dwa głodu. Nie, to musisz, żeby wyzerować głód, musisz go zabić pijąc. Nie, ja nie będę go zabijał. Po prostu tylko jeden możesz. Tak. Jeden i chcę ten. I akurat jak z niego wypiję, mówię, zapomnij co tutaj się stało. I używam właśnie akurat tej... czekaj, jak to było? Dominacji. Tak, dominacji, żeby mu po prostu wykasować pamięć, że po prostu ja się tam wypytywałem o swoją pracownicę. I jeżeli by znalazł więcej informacji, to ja chętnie akurat bym się mu odwdzięczył. Jakby on akurat... Tak. Stoi zamroczony, z gaciami spuszczonymi w kostkach, patrzy się na ciebie, patrzy się na swoje rzeczy. Pan jest pijany. Panie, ja nie jestem nigdy trzeźwy, ale widzę, że się nieźle tutaj bawiliśmy. No, to jak coś, to dzwoń do Johna. To znaczy nie dzwoń, bo telefonu nie mam. I poszedł, podciągnął gacie i poszedł w swoją stronę. Wiem i tak, gdzie się znaleźć. Tak. A jak w ogóle ci na imię? No mówię, John. Ktoś tam krzyczy z końca, ale już sobie poszedł. John! Ja akurat mówię do niego, zapomnij.
i mu akurat przekształcam znowu wspomnienia, że ten, że po prostu... że jak po on prostu... już odszedł, to nie działa, to musisz komuś patrzeć w oczy. A, dobra. Dobra, więc akurat ja wracam tam. Zamawiam akurat drugą taksówkę, by wrócić. Pytanie, czy akurat zdążę wrócić do nich, czy po prostu od razu do siebie wracać. Już raczej do siebie. Kiedy dzwonisz po taksówkę, wjeżdża taksówkarz, tak? Otwiera ci drzwi, to znaczy otwierasz drzwi, siadasz, on się tak odwraca i... Panie, co pan robisz? Wypierdalaj mi pan z taksówki. Kurwa, jakiś menel jebany. Siomi stąd, bo po policję zadzwonię. Ja używam prezencji. I tutaj akurat zachwyt. Zachwyt dostaje ci plus jedną kość, kiedy chcesz kogoś zachwycić. Przepraszam, proszę pana. Przepraszam, proszę pana. Po prostu mówię mu tak. Proszę pana. Przepraszam bardzo, ale spieszy mi się do domu. Mogę panie, wypadł z mojej taksówki, bo zaraz po policję zadzwonię. Gazem wezmę. Wyciągnął gaz pieprzowy i on ma taką szybę oddzielającą. Gdzieś tam przez to, gdzie podaje się pieniądze, wystawił. Wypadł szybko! Nawet tak nie włączył radio. Słuchajcie, przed czarnym ziarenkiem mam menela w taksówce. Weźcie, przyjedźcie tu, chłopaki. Dobra, otwieram. Wychodzisz, tak? Tak, pytanie czy ten. Jeszcze słyszę za sobą, weźmie taki gówniarz, wsiądzie za smrodzi tam w taksówkach, zaraz za to zapłaci. Dajcie, tu taki się kręci, nie zabierajcie go. I odjechał. Pytanie akurat jak rozkład jazdy. Najbliższy autobus za godzinę. A ile czasu mam, bym wrócił na spokojnie komunikację miejską? No, na styk. Cóż, to akurat ja korzystam z dobrodziejstwa komunikacji miejskiej i wracam ten. I wracam do domu, po prostu komunikacją. Dobrze. Reszta? Coś chce jeszcze zrobić? Dobra, to ja proponuję Kirze. Dobra, więc może pojedziemy pod stary meczet i spróbujemy złapać Irfany. Albo kogoś od niej. To jedźmy. Będziemy taki czas. Dobrze. Zbieram ją moim ślicznym, czerwoniutkim autkiem. Na którego widok prawie wymiotuje. To jest bardzo ładne auto. I szybko. Ja wiem. Tak. Mhm. Dobrze, ale myślę, że ta scena u Irfany będzie dosyć długa, więc ją zagramy na kolejnej sesji. Jeszcze tylko dokończę, tak przeskakując w czasie, co się stało z Konradem. Konrad. Nie wpuszczono cię do autobusu. Czekał cię smutny, upokarzający, spieszy spacer. Ledwo zdążyłeś przed świtem do swojego domu. Śmierdzisz niebotycznie po prostu. Po prostu te ubrania ściągam na siebie. Pierwsze co, zasłony zasłaniam jeszcze przed świtem. Biorę akurat prysznic, mazuję grzechy dzisiejszego dnia. Jestem po prostu wściekły i po prostu w myślach sobie rozważam jak tego, że akurat bym po prostu marzył sobie, żeby po prostu odstrzelić jaja Luce, ale przypominam sobie, że to i tak by go nie zabolało. Tak, a kiedy już tak. Kładziesz się spać, oprócz zwyczajnej senności czujesz się wyjątkowo słabo. I na tym podłączam jeszcze jej telefon do ładowarki. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję za grę.
Jeżeli podoba Ci się nasza twórczość, zachęcamy do subskrybowania, komentowania i wsparcia nas na serwisie Patronite.